Dobry wieczór Państwu, Łukasz Jankowski, zapraszam na program Oddaję Państwu Głos, czyli forum wymiany myśli między Państwem przed telewizorami, a gośćmi do programu zaproszonymi. Dzisiaj temat wyjątkowy, temat, o którym już parę razy dyskutowaliśmy, ale temat, który cały czas jeszcze niestety przez pewnie wiele tygodni, oby nie miesięcy, będzie angażował opinię publiczną, będzie uderzał w żywotne interesy polskiego państwa, kryzys. Kryzys migracyjny na ręce polsko-białoruskiej, a mówiąc wprost, wojna. Wojna hybrydowa, jaką Polsce wypowiedział Łukaszenka, wypowiedział Putin, bo nie jest też żadną tajemnicą, że Aleksander Łukaszenka działa na poddyktando i na rozkaz, a na pewno za przyzwoleniem prezydenta Rosji. Jak polskie państwo powinno działać? Po pierwsze wobec Aleksandra Łukaszenki, po drugie wobec opozycji w Polsce. Na ile opozycja w Polsce zdaje egzamin w ostatnich dniach i tygodniach, kiedy trwa kryzys? Na ile niechęć do rządu, czy nienawiść do rządu nawet przekłada się na nienawiść do własnego państwa, na to, że część polityków opozycji tak bardzo nie lubi Prawa i Sprawiedliwości, że woli iść ręka w rękę de facto z reżimem Łukaszenki, byleby przeciwko rządowi Rzeczpospolitej, który akurat formułuje w ostatnim okresie Prawo i Sprawiedliwość. O tym dzisiaj będziemy dyskutować. Numer do studia ten sam niezmienny 507-964-253. Ten numer zresztą już wyświetlił się u dołu Państwa ekranów telewizorów, a gościem dzisiaj osoba niezależna, bo patrząca trochę z zewnątrz, nie polityk, to jest od dawna, ostatnio mieliśmy non-stop polityk za politykiem, dzisiaj ekspert Piotr Wojciechowski, zajmujący się służbami specjalnymi, kwestiami bezpieczeństwa. Dzień dobry, dobry wieczór. Peter. Dobry wieczór Państwu. Więc pytania i do gościa, i do studia, pytania, komentarze, pomysły także jak najbardziej. Wymieniamy się pomysłami, wymieniamy się myślami na temat, jaki jest stan Rzeczpospolitej. To najpierw siłą rzeczy, jak zwykle, ja parę pytań pozwolę sobie Panu zadać. Z czym mamy do czynienia właściwie na granicy polsko-białoruskiej? Już Pan powiedział, z wojną natury hybrydowej. Ja się mogę mylić. Nie, to wszystko jest uzasadnione i doktryną Gerasimowa i tego, co Rosjanie robili w Donbasie i na Półwyspie Krymskim. Mamy do czynienia z elementami wojny nowej generacji, jak to się ładnie nazywa, gdzie kryzys humanitarny jest jednym z wielu instrumentów wywołania destabilizacji państwa wrogiego, a także wojny psychologicznej, wojny w tej płaszczyźnie ukierunkowanej na osłabienie morale i zdolności do przetrwania społeczeństwa, czy też przedstawicieli formacji uzbrojonych, wojskowych, pograniczników, mundurowych, którzy mają bezpośredni styczność z tymi atakami, zdolności do przetrwania, do mobilizowania i do adekwatnego odpowiadania, czy innymi słowy, można powiedzieć, rozbrojenia takiego psychologicznego. Ta wzmianka Pana o totalsach, czyli tej opozycji totalnej, jest tylko elementem, który się wpisuje w tą wojnę. Do tego elementu jeszcze przejdziemy, do tego, jak Donald Tusk, jak Włodzimierz Czarzasty i Lewica, jak oni się poruszają w tym sporze, także Szymon Hołownia, czy jego doradca, główny doradca do spraw wojskowości formacji Szymona Hołowni, jak i generał Różański, ale nie mylę nazwiska, też swoje trzy grosze ostatnio dołożył. Bardzo specyficzne. Bardzo istotne. Bardzo istotne i też o tym porozmawiamy, ale najpierw ten kontekst zagraniczny. Na ile Aleksander Łukaszenka chce, bo ja wiem, pozbawić Polskę suwerenności, a nie tylko chce ją ograniczyć albo przetestować? Nie, no przede wszystkim chce spowodować, żeby Polska padła na kolana. Czyli jakby to powiedzieć, już totalnie osłabić nasze instrumenty państwowości, obrony, zdolności do obrony i takiej aktywnej, tak, o czym zaraz powiemy. Natomiast zapewne walczy o władzę, zachowanie władzy. Polska chyba jedyna może zagrozić i ma takie zdolności. Ja w to wierzę, znaczy wierzę, wiem, że ma takie potencjalne zdolności, żeby dokończyć rewolucję białoruską, która została zapoczątkowana w zeszłym roku niezgodą części społeczeństwa białoruskiego na sfałszowane wybory przytłaczającej większości. Dobrze, przytłaczającej. W każdym razie Polska ma te zdolności. Nie używa ich. To znaczy nie bronimy się ofensywnie, bronimy się defensywnie. Dobrze się bronimy defensywnie. Tu trzeba na
znaczy korzystając z obecności mojej w Pana programie, podziękować wszystkim funkcjonariuszom Straży Granicznej, wszystkim funkcjonariuszom Policji, a także żołnierzom oficera Wojska Polskiego, którzy tej granicy bronią, a także są poddani tej zmasowanemu atakowi psychologicznemu na nich i życzyć im powodzenia i powiedzieć, jesteśmy z Wami, tak? A jak trzeba, a rząd na to pozwoli, to społeczeństwo tam powinno być też obecne. To jest mój postulat, odwołanie się do poparcia społecznego na granicy. Tak. Przejdziemy tymczasem pierwszy telefon. Pani Cecylia z Nowego Dworu Mazowieckiego nas dodzwoniła. Dzień dobry, pani, dobry wieczór, pani Cecylio. Halo, halo, czy się słyszymy? Tak, dobry wieczór. Słyszymy się głośno i wyraźnie, więc słuchamy. Tak, ja właśnie w sprawie tej granicy, tak? Tak jest. Proszę pana, panie redaktorze, ja uważam, że to wszystko, co się dzieje, proszę pana, to jest po prostu nie do, ja tu obserwuję, bo jestem na emeryturze od stycznia. Ja obserwuję, co tu się dzieje. Wyrywanie drutów, proszę pana, ja sobie nie wyobrażam czegoś takiego, jak ja by człowiek zwykły, taki szary, zrobił coś takiego, jak pan Kramek i cała reszta, to nie wyobrażam sobie, naprawdę nie wyobrażam sobie, żeby we własnym kraju, jeżeli im tak jest źle, to co oni tu robią jeszcze? Pan Tusk, pozostali, co oni tu jeszcze robią, proszę pana? I to jest... No niech mi pan powie, panie redaktorze, to zaraz odpowiemy. Co oni tu robią? Krzyże łamią, po prostu opiłowanie, od religii się zaczęło, od katolicyzmu, kończy się na granicy. No panie redaktorze, w głowie się pomieścić nie chce człowiekowi. Niech mi pan wierzy, przecież podatki płacimy na to wszystko, niszczenie mienia we własnym kraju, naprawdę. I tu postawimy kropkę. Dziękuję pani Cecylio. To jest ciekawy wątek. Dwa ciekawe wątki właściwie. Pierwszy trochę bardzo wychodzący w pana punkt widzenia. Od kościołów się zaczęło, do granicy doszło. No tak. Dopiero co mieliśmy rocznicę, bardzo swoistą rocznicę tak zwanego strajku kobiet, czy protestów, które organizowała pani Lempart czy barbarii, która się wylała na polskie ulice i miasta po słusznym wyroku, jedynie słusznym wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który wyeliminował w zeszłym roku, w październiku dokładnie 22, z porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, no ten hańbiący zapis odnośnie aborcji eugenicznej. I rzeczywiście bierność państwa na tą barbarię, na atakowanie naszych kościołów, świątyń, profanację, na fizyczny atak, no może pan ma rację rzeczywiście, zachęcił reżim Łukaszenki do przetestowania zdolności obronnych Rzeczpospolitej teraz. Ale ja na inny wątek mogę zwrócić uwagę pani. Takiego nierównego traktowania, tak? Przyszło mi teraz do głowy, wyobraża pan sobie, co izraelscy żołnierze w Strefie Gazy albo tam, gdzie są pobudowane ogrodzenia, mury oddzielające Izraelczyków od Palestyńczyków, gdyby obserwowali próby łamania tych zasiek, czy też niszczenia tych murów, jak pan myśli, co by zrobili? Ale zaczęli pewnie strzelać. Dokładnie tak. A dlaczego? Skąd wynika, niech pan mi powie, ta zdolność, ta determinacja do tak daleko posuniętych działań? To prawda, ale możemy się pokłócić, bo ja akurat Izrael nie uważam za państwo wzorcowe. Dobrze. Uważam za państwo, które jest ustanowione na fundamentach niemalże rasistowskich. Dobrze, w porządku. Przyjmuję to. Niemniej mamy w Polsce do czynienia troszeczkę z innym rodzajem agresji, niż uważa pan. To jest zorganizowane przez obce państwo za pomocą żywego mięsa armatniego sprowadzanego, zresztą komercyjnie za pieniądze z krajów Bliskiego Wschodu po to, żeby doprowadzić do destabilizacji. Mamy do czynienia już nie tylko wypychaniem tych ludzi na granicy 180-kilometrowej z Białorusią, ale do prowokowania aktów agresji z ich strony. Rzucanie kamieniami w radiowozy, tak? Obrzucenie kamieniami samych żołnierzy. Dalej strzelania ślepej amunicji, albo na tak zwanych na sucho strzelania, czy też bez użycia broni. Tak? I teraz
ten komunikat, który dzisiaj został podany przez Ministerstwo Obrony Narodowej, że grupa już 250-osobowa, tak? Wtedy mieliśmy pojedyncze, kilkunastoosobowe, no maks kilkudziesięcioosobowe. Tak, 80-100-osobowe. Taka chorągwia, można powiedzieć, tak? 250 osób. To już jest taka chorągwia. 6000 ludzi. Tak jest. Jest próba właśnie przedostania się, pokonania granicy, a także tego szpaleru żołnierzy, czy tam funkcjonariuszy Straży Granicznej. I dochodzi do już celowania, tak? Celowania z broni długiej w kierunku naszych żołnierzy. Teraz powiem tak, wracając do tego przykładu. Zachodzą wszelkie przesłanki dla polskiego wojska, polskich funkcjonariuszy Straży Granicznej czy policji, żeby zastosować adekwatne środki. Tak? Nie musi to być na początku broń ostra w stosunku do tego mięsa armatniego, ale mamy broń gładkolufową, mamy kule gumowe, mamy śród, mamy loftki. Możemy, że tak powiem, to jest cała gama odstraszania i, że tak powiem, takiego stosowania środków, które nie spowodują natychmiastowego pozbawienia życia. Tak? Dzisiaj konferencja ministra Mariusza Kamińskiego, która dotyczyła zapory, ale zanim te pytania, to na łączach telefonicznych od dłuższego czasu czeka pani Maria z Warszawy. Dobry wieczór pani Mario i słuchano, ile jeszcze pani jest na łączach. Halo, halo, słyszymy się? Dzień dobry, dobry wieczór. Pozdrawiam serdecznie pana redaktora. Oczywiście obecnego pana ministra. No ja nie będę oryginalna, jeżeli wyrażę swoje wielkie oburzenie tą naszą opozycją. To jest nie do przyjęcia. To jest w ogóle nie mieści się w głowie. Jednocześnie no, chciałam powiedzieć, że współczuję tym żołnierzom, tym służbom. Naprawdę im należy współczuć, że oni tam muszą stale przebywać. Wyobrażam sobie, jak oni tam rzeczywiście się denerwują, cierpią i tak dalej. O czym my mówimy? Przecież to są dorośli ludzie, którzy tam przychodzą na tą granicę i decydują o sobie, prawda? I co jeszcze chciałam powiedzieć? Ja bym chciała bardzo zadedykować opozycji, a szczególnie Gazecie Wyborczej, która była zafascynowana swego czasu naszym poetą Herbertem. Jest taki wiersz, który się nazywa 17 września. I tam są takie słowa. Moja bezbronna ojczyzno przyjmie cię najeźdźco. Da ci sążeń ziemi pod wierzbą i tak dalej. Także bardzo bym polecała tym wszystkim obrońcom, prawda, tych uchodźców, przeczytać ten wiersz i pochylić się nad własną ojczyzną. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani Mario za tą wypowiedź. Rzeczywiście, bo jak się patrzy, to no, oczywiście historia się nie powtarza, ale się rymuje czasami. Tak można powtórzyć, na ile jest tak, że to się jakoś rymuje, tak, że ta, no nie wiem, czy bierność, to mówisz o bierności, bo jednak polskie służby, jak pan powiedział, defensywnie, skutecznie tej granicy bronią. Pytanie, czy nie powinny bronić bardziej ofensywnie, czy to gdzieś tam ten 17 września gdzieś tam nie dzwoni w uszach, kiedy padł rozkaz, żeby do wkraczającego wojska radzieckiego nie strzelać. Znaczy, ja powtarzam to już kilka razy, najczęściej w pana programach, za to dziękuję. Uważam, że przy tej całej słusznej w pewnych granicach polityce realizowanej, obronnej, w tej logice defensywnej, należy odwołać się do poparcia społecznego. Z różnych względów. Przede wszystkim ze względu takie, że te formacje wojskowe nie powinny być pozostawione same sobie bez świadectwa tego poparcia. A to poparcie jest gigantyczne. Tak naprawdę gigantyczne, tylko nie ma możliwości jakiegoś zamanifestowania. Zgoda i współpraca na powoływanie tych ochotniczych formacji obronnych, które mogłyby zostać dyslokowane wzdłuż granicy na pewnych odcinkach i wspierałyby działania, byłoby tym manifestem poparcia, poprawiłoby to na pewną morale. I powiem więcej, w pewnych wypadkach takie ochotnicze formacje załatwiłyby więcej i skuteczniej, niż mogłyby to zrobić formacje oficjalne. Tak?
To jest pierwsza rzecz, tak. Druga jest sprawa taka, że no, trzeba się zdecydować, tak? To znaczy tak, wszyscy mówimy o tym, że mamy wojnę nowej generacji, wojnę hybrydową. Od przedstawicieli Litwy, Łotwy, Estonii, od przedstawicieli polskiego rządu, ministra Kamińskiego, ministra Błaszczaka, a także nawet przedstawicieli Komisji Europejskiej i ostatnio krajów NATO, tak? Że mamy do czynienia z tym stanem. No to więc trzeba się zdecydować. Jeżeli tak, to w takim razie mamy Sojusz Paktu Północnoatlantyckiego. Mamy artykuł 5, który mówi o tym, jeżeli dany członek jest atakowany, to znaczy, że atakowane są wszyscy sojusznicy i są oni zobowiązani w miarę swoich możliwości do udzielania tej pomocy. I trzeba, czy to w ramach tak zwanych konsultacji sojuszniczych na najwyższych szczeblach NATO, czy też wprost powołania się na artykuł 5, odwołać się do tej pomocy, do tego zobowiązania. I paradoksalnie chcę panu powiedzieć, że incydent graniczny, który uważam nadejdzie szybciej niż później, czyli do wymiany ognia, powinien być tym doskonałym, pozytywnym pretekstem do zastosowania tego artykułu 5. Może czas tutaj wyzwolić na to, ale zanim do tych sojuszy, tej otoczki międzynarodowej, to jeszcze kolejny telefon, pan Zdzisław z Bełchatowa. Dobry wieczór, panie Zdzisławie. Dobry wieczór, panie redaktorze. Ja również na temat granicy i na naszych tych z opozycji, którzy tak bardzo mówią i cierpią, że dzieci przechodzą przez granicę i są tak strasznie tego zaniedbywane. To uważam, że nasze państwo, jeżeli to jest możliwe, tak jak u nas się robi, dopełnienie obowiązków rodzicielskich, jeżeli dzieci są u nas, to przejmijmy te dzieci, ale pozbawiajmy automatycznie praw rodzicielskich tych, którzy nie dopilnowali swoich dzieci. I nie będą nasi pseudo-Polacy, opozycjoniści, mówić, że my w Polsce niehumanitarnie postępujemy. Bo niehumanitarne postępowanie to według mnie jest i Łukaszenki, i tych rodziców, skoro swoje dzieci wypychają i kto wie na co. No i chyba tylko tyle. Dzięki. Dziękuję, panie Zdzisławie. Dziękuję, panie Zdzisław, świetne rzeczy powiedział. To jest spostrzeżenia. Dodam jeszcze od siebie. Dzisiaj śledziłem w mediach społecznościowych parę kont osób, które są zaangażowane w tą współpracę de facto z reżimem Łukaszenki na granicy, którzy tam jeżdżą, starają się tych migrantów odbierać, współuczestniczyć w tym handlu ludźmi jak najefektywniej. Część to jest choćby działacz lewicy z Krakowa, który opisał różne historie. Jedna to jest historia żony imigranta, który z Wielkiej Brytanii i tutaj to żonie Wielka Brytania staje się 7-krotnie, dobrze pamiętam, odmówiła prawa przyjazdu. Tak więc z jakiegoś powodu Wielka Brytania, która no, nie jest krajem bardzo nieprzychylnym imigracji, chociaż od Brexitu trochę się to zmieniło, ale w sprawie łączenia rodzin nie było kłopotów. Tu z jakiegoś powodu... Rafał Ziemkiewicz chyba miałby inny pogląd. Tak, ale Rafał Ziemkiewicz jest polskim katolikiem, a tu mówimy o muzułmanach z Bliskiego Wschodu. Inne jest podejście. No to ale, brawurowy atak na Królestwo Wielkiej Brytanii. Ale z jakiegoś powodu służby Wielkiej Brytanii 7-krotnie odmówiły współmałżonkowi legalnego imigranta przyjazdu. Więc coś jest na rzeczy. No i ta osoba się rzeczy wybiera próbę skorzystania z oferty Łukaszenki, że się dostanie w obszar Unii Europejskiej, a potem z tego obszaru przejdzie się do Wielkiej Brytanii. Więc widać, że ci ludzie no, nie z samych, nie bez kozery nie idą do konsulatu, nie idą na przejścia graniczne, tylko idą zieloną granicą. Stawka, jaką reżimowi Łukaszenki ci tak zwani uchodźcy, czyli nachodźcy, jak doskonały redaktor Kowroński 5 lat temu określił te masy tych ludzi, no, muszą zapłacić od 4 do 6 tysięcy dolarów. Tak? 4 tysiące na wejście w ogóle za tę tak, usługę turystyczną, a potem jeszcze na dowóz na granicę i że tak powiem, czas przetrwania. Nie wiem, czy to jest w formie all-inclusive, czy nie. Ale jest tak, że to nie są biedni ludzie, tak? Głupota nie zwalnia też ich od, że tak powiem, obowiązku, że tak powiem, poznania mapy, gdzie się udają i przez jakie kraje Europy. Nie zwalnia tych kompletnie odpowiedzialność z kolaboracji z tym reżimem. Aczkolwiek, zgadzamy się, jest to pewien rodzaj handlu ludźmi. Jest to pewien rodzaj używania jako mięsa armatniego tych ludzi do celów politycznych, destabilizacji sąsiada wrogiego, zdaniem Łukaszenki, tym przykładem tej kobiety pokazać, że tam są ludzie, którzy
znają procedury prawne, wiedzą, że można się dostać do Unii Europejskiej legalnie, są drogi, proszę sobie przypomnieć, nie mogą zupełnić z jakichś powodów. Przemówienie ministra Mariusza Kamińskiego w Sejmie, gdzie wylistował przykłady osób, które były bojownikami grup, które były po przeszkoleniach Federacji Rosyjskiej i przerzucaniu dzień czy dwa po zakończeniu tego przeszkolenia właśnie w ramach tych grup, które miały być przerzucone przez Białorusinów przez granicę polsko-białoruską, gdzie przedstawiam w oparciu o tą analizę telefonów komórkowych, tak 200 czy 300 daje się tych jednostek, sympatyków Al-Kaidy, tak, czyli ludzi, którzy mieli w kalendarzu czy też w spisie telefonów, telefony wobec osób, które były zatrzymane czy aresztowane za terroryzm na terenie Francji czy Wielkiej Brytanii, tak. Nie mamy do czynienia z takimi uchodźcami, których zna na przykład, nie wiem, redaktor Witold Gadowski, gdzie jeździł tam do Syrii, to tak rzeczywiście z terenów objętych działaniami wojennymi, z pełnymi stratami, etc., etc. Nie ma. Terytorium Turcji chociażby, tak? Nie ma, nie ma. To nie są ci ludzie. No to trzeba wyłożyć te od 4 do 6 tysięcy dolarów, żeby móc się te parę tysięcy kilometrów jeszcze dalej na północ znaleźć. Jeden telefon, pani Hanna z Warszawy. Czas nam się powoli kończy, więc proszę o szybką, krótką, lapidarną wypowiedź. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słychać mnie? Tak, głośno i wyraźnie, słuchamy. Dobra, witam obydwu panów i mam bardzo krótkie, ale zasadnicze pytanie. Jeden z urzędników samorządowych wypowiedział się do niemieckiej gazety w sprawie zwłok pływających rzeką do granicy i z powrotem, przepychanych i tak dalej. Że on słyszał, że jemu się wydaje, jakim prawem, i on nie ponosi za to konsekwencji, jakim prawem tego typu wywiady są udzielone, a jeżeli już są udzielone bez sprawdzenia, to dlaczego nie poniósł konsekwencji, bo poszła informacja w świat. Dziękuję bardzo. To jest ciekawe z dezinformacji. Ten pan, tak, to jest chyba pan... Tak, wiceburmistrz, chyba pan Sokal albo Sokala, nie, tak, chciałbym mieć nazwiska. Tak, dokładnie tak. Pan wiceburmistrz takie rzeczy powiedział, oczywiście zdementowane, nic takiego nie miało miejsca. I co z takim delikwentem zrobić? Ja powiem tak, no takie przypadki to takie wypowiedzi przedstawicieli administracji samorządowej, publicznej. Publicznie, bo prawda? To wygląda, jakby człowiek był sterowany z Mińska po dokładnie prostu. Dokładnie tak. To jest jedyne logiczne, tak, albo tak, głupi. Tak. Albo pożyteczny idiota. Ale ja mam takie przekonanie, że tego typu przypadki, case'y, tak? Narastanie no, tej piątej kolumny, ona się ujawnia, zrzuca już kompletnie maski. No chyba należy się przysłuchiwać Romualdowi Szeremietiewowi, byłemu ministrowi obrony narodowej i w rządzie Jana Olszewskiego, a potem w rządzie pana Jerzego Buzka, który postuluje, może wprowadźmy rzeczywiście stan prawny, stan wojny, czy też stan wojenny zgodnie z konstytucją, która daje prawo rządowi ograniczyć takie głupoty. Znaczy daje prawo po prostu wprowadzić cenzurę. Daje prawo kontrolować, też przeciwdziałać tego typu dezinformacji. Może rzeczywiście Romuald Szeremietyw ma rację. Może rzeczywiście należy się zgodzić na ten stan prawny. Na ten stan prawny, skoro godzimy się na to, że mamy nowoczesną wojnę, nowej generacji. No jeżeli tak, no to w takim razie mamy tak zwane zagrożenie, mniej lub bardziej bezpośrednie, granic i suwerenności, czy też niepodległości państwa polskiego. To jest opisane w konstytucji i w ustawach dotyczących stanów nadzwyczajnych. Może Romuald Szeremietyw ma rację i należy się wsłuchiwać w jego głos. Jeśli ten wątek nam ucieknie, generał Różański. Kiedyś szef połączonych sztabów wojska, ale dobrze to szef sztabu generalnego. Tak, szef sztabu generalnego, a teraz główny doradca wojskowy Szymona Hołowni. Tak, znaczy to trzeba przypomnieć tylko naszym widzom, że dwa dni temu, o ile dobrze pamiętam, na portalu YouTube ukazał się chyba w kanale polityka.pl taki spot czterech osób, w którym pan generał Różański, oprócz generała Skrzypczaka, Majo Staszewskiej i pani Agnieszki Ochojskiej, tak? Dobrze pamiętam, wystąpił, gdzie generalnie spot jest poświęcony temu i nawołuje do niewykonywania rozkazów przez funkcjonariuszy i żołnierzy formacji wojskowych, mundurowych, którzy są teraz dyslokowani i przeciwdziałaniom atakom ze strony Białorusinów i tych tak zwanych nachodźców. Tak? I to, że generał Różański, generał w stanie spoczynku, jeden parę lat temu najważniejszych oficerów Wojska Polskiego, tak, który ma dostęp do wiedzy, miał dostęp do wiedzy bardzo wrażliwej, niesłychane kompetencje, doświadczenie wojskowe, jest zdolny
do tego, żeby nawoływać do nieposłuszeństwa obywatelskiego, do niewykonywania rozkazów, do nawet grożenia palcem. Tam nie wiem, czy pan jest pamięta, jest takie zdanie, że politycy odejdą, a wy zostaniecie z tym, prawda, wykonaniem rozkazów, tak? No moim zdaniem to już jakby to się po prostu powinno być rozstrzygnięte na drodze procesowej, karnej, pociągnięcia przykładowego do odpowiedzialności za takie skandaliczne słowa tak wysokiego oficera w stanie spoczynku. Znaczy, państwo polskie nie powinno pozwolić na przejście do porządku dziennego z tego. Z tym coś powinno być zrobione. To, że pani aktoreczka Maja Staszewska, jaka jest, taka jest. I plecie głupoty, dobrze. Gorzej z panią Ochojską, ona jest jednak europarlamentarzystką, jest polityczką. Albo politykiem, mówiąc. Ale już generał Różański czy Skrzypczak, no powiem, że to już jest kaliber niebezpieczny. Bo to jest ten element, przypomnę tutaj w zeszłym roku, co było 1 listopada. Pamięta pan list 200 byłych generałów, byłych admirałów ubeckich, którzy grozili rządowi, że to się krew poleje? Tak jest, że się tak? Dalej tak i pójdzie. Dokładnie to idzie w tym samym kierunku. Także ci ludzie, chcąc nie są, wpasowali się w tą całą narrację putinowską, całą narrację rosyjsko-białoruską, tak? Ataku psychologicznego, bezpośredniego na tych żołnierzy, tych oficerów, funkcjonariuszy, którzy bezpośrednio bronią granic Polski. Powiedział Piotr Wojciechowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa. A ja państwu dziękuję za obecność, za to, że byliście państwo z nami przed telewizorami, a nade wszystko za telefony, za pytania, za komentarze. Widzimy się za tydzień o tej samej porze. Do zobaczenia.